Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Ultimate Team w FIFA 20. Dzisiaj rozpoczynamy sobie nową serię, która mam nadzieję się Wam spodoba. Otóż po prostu Ultimate Team, oczywiście bez FIFA Pointsów. Z racji, że jest to pierwszy odcinek, ja tutaj w tle będę pokazywał mój skład, bo na pewno jesteście ciekawi, do czego sobie, co sobie tam na szybko nazbierałem. No więc tak. Z racji, że jest to pierwszy odcinek, to możecie napisać, w jaki sposób chcielibyście mieć prowadzoną serię? O kurczę. Czego oczekujecie? Co waszym zdaniem byłoby fajne, żebym tutaj robił? Z założenia po prostu będę tutaj otwierał jakieś paczuszki od czasu do czasu oraz generalnie grał po prostu Ultimate Team, odbierał nagrody za Foot Champions, no i takie podstawowe rzeczy, myślę. Okej. No więc tak. Dzisiaj, z racji, że jest to taki pierwszy odcineczek, no to i na samym początku, i pomiędzy dwoma spotkaniami otworzymy sobie paczuszkę. Również możecie dawać znać, czy lubicie pack openingi, bo ja, prawdę mówiąc, nie wiem, czy będę dużo otwierał. Otwórzmy sobie tą paczuszkę jako pierwszą. Drugą otworzymy po pierwszym spotkaniu, niech tak będzie. No i co, banery są. Walkout, nie wiem jak się patrzy, ale nie ma. Bramkarz to jest Sommer, co nie? Sommer, prawda? Jest, proszę bardzo, Sommer. Czyli jakieś tam 3000, myślę, zarobiliśmy. Nie jest źle, myślę, że nawet sympatycznie. Do tego jak jacyś tam inni zawodnicy, Donnarumma. Oj, bramkarz z Fantasy Premier League dobry, którego chyba posiadam nawet. Druga paczka, tak jak mówiłem, po pierwszym spotkaniu. No i przechodzimy do Division Rivals, tutaj też pokażę, że mam piątą rangę, piątą ligę. Jak zwał, tak zwał, także widzimy się na składzie przeciwnika. No i dobra, przeciwnik znaleziony. Tutaj jeszcze dalej nie kupiłem koszulek, ani herbu. Myślę, że w drugim odcinku już będzie. Skład pierwszego przeciwnika, jak widzimy, poszedł w, no, częściowo w ligę chińską. Taki całkiem ciekawy ten skład, ale myślę, że bez szału i tak. Powinniśmy wygrać. Leć, Da Costa, Da Costa, Da Costa. Chyba złapię to. O, idealnie. Jakiś fake shot. Generalnie na razie nie umiem używać żadnych sztuczek, więc używam tylko fake shota. I mamy rzut. Nie mamy rzutu rożnego. João Felix do Marco Asensio. Ten. Ajajaj, przełamał obręce Chilesena, ale... Ajajaj, szkoda. Piękny przerzut Fekira i teraz Gelson Martins przyjął futbolówkę. Czy to gra? I mamy bramkę, proszę bardzo. Trochę wylew, ale bardzo mocne dośrodkowanie Gelsona Martinsa, no i João Felix dobija. Nie będę oglądał powtórek, no bo po co to komu? Tam wcześniej mówiłem, że nie używam na razie sztuczek żadnych, ponieważ wszystkie, które umiem, już są znerfione bardzo mocno, a na nowych nie chcę się uczyć, ponieważ wiadomo, early access, 10 godzin gry i nie chcę marnować tego na arence. Wolę po prostu pograć. Asensio, o kurczę, tutaj wtargnął. Okej, okay, ball roll. Ale to było słabe, ale słaby pomysł. A korzystając z wolnej chwili, że już zacząłem do was gadać, to możecie, no, to możecie po prostu napisać, czy byłaby dla was wielka różnica, jakbym komentował mecz po prostu już po zagraniu. Taki po prostu jak komentarz w telewizji i tak dalej. Czy wolicie, żebym komentował na żywo? Czyli no przy komentarzu na żywo generalnie chyba będzie mniej akcji, albo często będą akcje bez jakiegoś komentarza przy wycinkach, ponieważ jak gadam, to się dużo mniej skupiam. No i nie jestem przyzwyczajony do takiego gadania, więc raczej siedzę cicho. Dopiero po jakichś tam brameczkach czy tam groźnych sytuacjach coś tam mówię. Także dajcie znać, jaką opcję wolicie. Nie wiem jak rozgrywać rzuty rożne, zwykle daję na krótką, ale wrzućmy od razu. A nóż. Eckstein, czy coś takiego i 2-0, proszę bardzo. Pierwsza bramka Niemca. Myślę, że bardzo porządne i solidne wykończenie jak na defensywnego zawodnika. I tutaj jest ciekawostka. Ciągle grałem złą formacją, bo zapomniałem zmienić. Miałem na przykład na SPD Fekira, a na SPO chyba T
tego Parteya. O, tego, Thomasa. Thomas Partey chyba. I lecimy z trzecią brameczką. Znowu Eckstein. Chyba go na złą pozycję wstawiłem, tak mi się wydaje. Ponownie. Bo coś zbyt ofensywnie gra. João Felix, leć tam, wpuszczę. I idealnie w tempo, czy też... A, nie dojdzie niestety. Tutaj przeciwnik stara się coś zrobić, ale nie tym razem. Jak widzimy, Keylor Navas w dobrej dyspozycji. Kurczę, to było ryzykowne, już spanikowałem. Nie tak to miało wyglądać. No i dobra, przerwa. Do przerwy bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza dla nas, ponieważ wygrywamy 2-0. Statystyki nieznacznie przeważamy. Ale liczy się wynik. Myślę, że bardzo dobra dyspozycja zawodników. Zaczynamy drugą połowę. Fekir. Dorzuca. Ajajajajaj. Jeszcze Gelson do kogoś tam. Asensio to był. Ajajaj, nie udało się. Aj, Taliska i pięknie Kimpembe wyczyścił. To jest bardzo dobra obrońca, naprawdę. I pod inwestycje, i pod granie. Przede wszystkim... Na drodze przeciwnika zawsze stanie. Co było bez sensu. Martins. Do Fekira, mojego ulubieńca. Fekir. Ajajaj, zepsute. Ale piękne podanie do Fekira. Czy coś zrobimy jeszcze z tej akcji? Bo tak się do rogu zapędziliśmy. A zepsute. I jesteśmy w narożniku. Trzeba coś wykombinować. Dobra, zabawmy się trochę z przeciwnikiem. Nie wyszedł mi trik. I uwaga, 3-0, Asensio. I myślę, że mecz skończony, ale jeszcze, żeby dobić przeciwnika, wykonamy sobie parę drobnych zmian. Kogo by tutaj było fajnie zobaczyć? O, Volant, czyli mój super zmiennik. Aktualnie, wcześniej był napastnikiem, ale aktualnie został zdegradowany na rezerwy, ponieważ zmieniłem po prostu skład, ale naprawdę polecam. Jeszcze sobie wpuścimy NDI za super dzisiaj występującego Egesteina, Frankensteina, jak zwał, tak zwał. No i co, no i gramy dalej. I Felix do Martinsa, o kurcze, ale to było dziwne. Ajajajajaj, ale zakręcił ten Taliska. Jeden fake shot i całą obronę porobił. No, naprawdę ładnie. Tak, na razie nie wiem dokładnie, jak bronić w każdej sytuacji. Jeżeli macie jakieś porady co do bronienia, no to dajcie mi jak najwięcej wskazówek, ponieważ jestem noobkiem, chociaż odkąd zmieniłem wytyczne na bardziej agresywne, no to idzie mi lepiej, ale w tej chwili żał, Felix nie trafia. Chociaż, może jeszcze to zrobimy. Jason Martins, był spalony? Nie. Okej, okay, no to kończymy jeszcze zaraz akcję. Jelson Martins, Asensio i nie ma bramki. O nie, lecą po skrzydle, Rafinha. Nie jest to szybki zawodnik, ale jak widzimy, precy finezji też nie ma. Asensio leci po skrzydle, chyba nie ma do kogo dograć na razie, także sobie poczekamy. Nie wiem, co zrobić. Dobra, rozegrajmy na spokojnie. Gelson Martins, a nie, João Felix. Podajenie tutaj i strzał z pierwszej. No niestety w tej FIFA już jestem przyzwyczajony do strzelania z pierwszej piłki, aczkolwiek to jest bezsensowne, to nic nie daje. Te strzały są tak, jakby ich nie było. Martins! No tutaj niby też była pierwsza, ale wiadomo, inna sytuacja. I mamy rzut rożny. Ale rozegram sobie na krótko, ponieważ... To jest jedyna forma, w jakiej jestem w stanie w ogóle zagrożenie sprawić. Strzał i 4-1. João Felix. Jak widzimy, rzuty rożne na blisko. Myślę, że są. Przynajmniej u mnie. Ja na razie nie umiem rozgrywać w ogóle, więc moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie. Chyba przeciwnik chce po prostu przeczekać do końca meczu, także już nie przedłużam, nie będę go atakował, żeby się zakończyło spotkanie. I myślę, że widzimy się w podsumowaniu meczu. Jednak przeciwnik gra, także musimy mu niestety odebrać piłeczkę. Uwaga! Będzie 5? Nie będzie. Chyba, że... Volant. Ależ on kręci i strzela i Chilesem jakimś cudem obronił. Potężne uderzenie Niemca i znowu na krótko. Tak jak to lubimy najbardziej.
Tutaj zawsze jest tyle przestrzeni w tej FIFA, już zauważyłem. Ojej. Stark, nie będziemy strzelać. Voland. Jak to rozegrać? Strasznie mało osób jest w polu karnym, ale jakoś trzeba ich dojrzeć. Ale to był słaby. Ale to było słabe uderzenie. Taki idealny na zakończenie spotkania. Moim zdaniem mecz bardzo fajny. Nie wiem, jak tam highlightsy się wam podobały, nie wiem, jakie poucinałem. Zawodnikiem meczu João Felix, ale jeżeli mam być szczery, generalnie moim ulubionym zawodnikiem jest Nabil Fekir. To, co on robi, to jest niesamowite. Nie wiem, jak go ludzie zobaczą, to pewnie podrożeje troszeczkę. Mam też taką nadzieję. Tutaj widzimy statystyki, no generalnie przeważałem. Biuro Ochrony Rap, czyli grałem z jakimś Polakiem. No i to chyba tyle, widzimy się przy openingu paczki. No i tak jak zapowiadałem, przyszedł czas na paczkę. Także paczka piłkarza Electrum Prime. Zobaczymy, czy będzie lepsza od poprzedniej, chociaż poprzednia nie była tragiczna. No przekonajmy się. Chyba, no są przynajmniej, rzadka karta jest. I prawy skrzydłowy. No wolałbym, a nie, bo przecież ten Lozan już nie gra w PSV, tylko w Napoli. Nie wiem, czy on jest cokolwiek warty. Sprawdźmy tego. Chyba nikt tu nie jest nic warty. Zobaczmy jego. A nie, przepraszam. 2000 zawsze na plus. No dobra, drugi przeciwnik znaleziony. Zobaczymy sobie jego skład. W tej FIFA chyba dużo szybciej ładuje... O kurcze. No to tutaj my mamy poważniejszego przeciwnika. Ma tego Tagliafico Informa, który również jest ciekawą inwestycją. Część holenderska, część francuska i część nie pamiętam jaka. Nie spojrzałem. Ale tutaj już jest ciekawszy przeciwnik. Felix, João Felix. Zobaczymy, czy wykorzysta okazję wrzutka. Asensio, ajajaj. O, część hiszpańska. Już widzę po zawodnikach. A tutaj szybkie przejęcie. Czy coś z tego jeszcze wyjdzie? Przekonajmy się. Okej, okay. Nabil Fekir. I nie była to najlepsza. O, rzut wolny. Generalnie będę strzelał drugi raz w historii rzut wolny. Nie mam pojęcia, jak to się robi, dlatego zrobimy to przypadkowo. Oglądałem odcinek na kartonach, więc pewnie będę prosem. Teraz tak. Tak. Ale było w światło bramki. Więcej siły i będzie nieźle. Jeszcze na zielonym wykończeniu, ale to trzeba poćwiczyć. Tak samo jak sztuczki techniczne rzutów wolnych i stałych fragmentów będę się uczył już w pełnej wersji gry. Ponieważ na razie szkoda mi czasu. Ojojoj, a tutaj Memphis Depay czaruje, czaruje. Czy coś wyczaruje? Jajco wyczaruje. Ajajaj, kurczę, nie lubię, jak ktoś drybluje dużo. Niesamowita sytuacja. Keylor na was fauluje na rzut karny. Ale nie lubię, jak ktoś dużo drybluje. A ten zawodnik, nie dość, że goście dużo drybluje, to albo nawala i ma farta przypadkowo gałą, albo wie, co robi i robi to naprawdę dobrze. Nie wiem, która opcja jest prawdziwa, ale wydaje się bardzo dobrze dryblować, co mi się nie podoba. Chyba walnie w lewo, nie? Tak. Idealnie wyczyte. Także nie przejmujemy się tą jedenastką, w zasadzie taką plackowatą. Ale już widzimy, że łatwo przedryblować bramkarza w tej odsłonie. Co jest ciekawym modułem, bo chyba w poprzednich FIFAch za każdym razem bramkarz to jakoś łapał i... Ajajaj. O nie! Pierwszy gol, jaki widziałem bezpośrednio po rzucie rożnym. Jeszcze robi pajacerską cieszynkę jakimś Jimenezem. No nie, jakby mi było mało. No, nie szanujemy tego przeciwnika za oglądanie powtórek i tak dalej. No, już mi się nie podoba. Trzeba go zniszczyć, no co za pajac. I lecimy już po skrzydle z Asensio. Przerzut do... przesadziłem, ale nie zaufałem niestety. Nie zaufałem, ale chociaż... Party... Piękne przejęcie i lecimy z akcją, bez przedłużania. Podanie do Asensio trochę wyrzuciłem, ale... Okej.
I mamy teraz mysz utrożny. Teraz my mu pokażemy, że też potrafimy wykonywać na krótko. Nie, 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 no, jakoś mega krótko, ale na pewno na krócej niż on. Też umiemy driblować, od razu pokazujemy. Asensio! Ajajaj, obronił przeciwnik. Z tej odegrania do Starka. No dobra, Stark to może nie będę jakoś driblował, bo to obrońca. Asensio i... Znowu Adań, strzelaj to! Nie ma! Co się podziało? Spalony? Spalony, no nie. Asensio, ten szybka klepka. Asensio i... Adań broni. O kurczę, ale piła poszła. O nie. No i 2-0. Nie ma co, ładna bramka. A, spalony! Ale się sfarejeżył. O, nie, 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 nie. No i 2-0, nie wiem jakim incydent to weszło po krótkim. W każdym razie, ten przeciwnik jest nieco mocniejszy. Naprawdę już gra solidnie, ale no co. Zaraz trzeba nadrobić, no bo nie możemy mu tak łatwo dać. Ale Memphis Depay, że to zmieścił. Czemu to po krótkim w ogóle weszło? Asensio do naszego Gelsona Martinsa. Ten jakoś wygrywa. I co się dalej dzieje? Czemu, czy to jest Stark, czy mi się wydaje? Co to się dzieje? Ajajaj. A nie, to był Fekir. I uwaga, João Félix. Może się uda pod koniec pierwszej połowy. João Félix. No nie. Najgorzej, że mam takie ustawienie kamery, że to wyglądało jakby leciał w bramkę. Większość strzałów w ogóle wygląda jakby leciał w bramkę, albo przynajmniej do końca nie widać. W statystykach nawet przeważamy, mimo że są bardzo wyrównane, to i tak przeważamy. Także trzeba to nadrobić, no bo on nie gra jakoś super. Zróbmy zmiany. Nie, jak to się dzieje? Czemu ten Depay tak wszystko przechodzi? Uff, obronione, ale to jest niesamowite, że... Ajajajajajajajajaj. Nawet jak się mu odbierze piłkę, to się mu nie odbiera piłki tak naprawdę. Co tu się dzieje? No nareszcie. Piłka zatrzymana. Trochę nabił statystyki z tą akcją. Ale no cóż, lecimy z kontrą. Gelson Martins. Nie wiem, co mogę zrobić, ale zróbmy to tak. Trochę mało ludzi się podłącza do ataku. Bo muszę wytyczne pozmieniać, bo za bardzo się pilnuję pozycji. O nie, no. To jest niesamowity mecz. Akcje za akcję. Non-stop przerzuty na skrzydło do Gelsona Martinsa po obu stronach. Przy czym on lepiej drybluje. Nie ma co. Ja bardziej staram się rozegrać czy coś, ale on widać ogarnia sztuczki. Też muszę poogarniać sztuczki. Może nawet zrobię jakimś... Ajajaj, Gelson Martins teraz nasz. Mówię, dzisiaj to jest taki intensywny meczyk. Się zrobił. I... Co to było? I... Nie ma nic. No i przeciwnik ma sytuację. Znowu Memphis Depay. To jego chyba trzeba będzie skorzystać z jego usług. Niesamowity jest ten zawodnik, naprawdę. Memphis Depay. Myślę, żeby go naprawdę nie kupić, ponieważ gra pierwsze skrzypce. Taki Memphis Depay. Wtedy na lewe skrzydło by poszedł... kto by poszedł? By mógł pójść Promes. Jakiś jeszcze... No, myślę, że to może być dobra opcja. Możecie dać znać, czy myślimy o Depayu, czy na razie się wstrzymujemy od tego zawodnika. Bo gra naprawdę super. Przynajmniej jak się umie robić sztuczki. Wydaje mi się, że gra lepiej niż Félix. Okej, okay, Marco Asensio, czy będzie honorowy? Podanie do środka nie będzie honorowego. W ogóle chyba było zagranie ręką. Ale jest koniec spotkania. No nie wiem, po tym meczu dochodzę do jednego wniosku, że nie potrafię bronić po prostu jak ktoś robi skill runy. Więc otóż tutaj przychodzi moja propozycja, bardziej prośba. Jeżeli możecie, to napiszcie mi, jak bronić, kiedy ktoś nawala tymi sztuczkami, macha gałą jak leci. Ponieważ nie mam pojęcia, czy to jest kwestia dobrego driblera. Jeżeli już ogarnęliście, jak to ogarnąć, jak ktoś w ten sposób atakuje, to dajcie znać. Ponieważ mi to naprawdę... mocno pomoże, bo jest to moja największa pięta achillesowa. Chyba źle czegoś użyłem, ale... Nieważne. W każdym razie to chyba by było tyle na pierwszy odcinek. Możecie dać znać, jak wam się podobał oraz czy chcecie kontynuację serii.
No i ewentualnie co do zmiany, jakieś propozycje, jak prowadzić serię i tak dalej. A dzisiaj jeszcze na zakończenie, oczywiście zapomniałem tego powiedzieć wcześniej, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, jeżeli podobała Wam się seria, oraz do zostawienia łapki w górę, no bo czemu nie? Elo, elo.